Cześć, to Ernest! Dzisiaj o 15 światło dzienne ujrzą wyzwania misji czwartego tygodnia. Tym razem to będzie aż 9 wyzwań. Jak co tydzień, większość z nich to proste, jasne wyzwania. Jak na przykład zbierz metal w podniesionej platformie. Czy wyląduj na farmie Fury i skończ wśród 25 najlepszych. Wystarczy zająć przynajmniej 25 miejsce po wylądowaniu na tej miejscówce. Jest jednak kilka celów do wykonania, co do których trzeba znać kilka dokładnych lokacji, które nie są oznaczone na mapie. W tym filmiku rzucimy okiem na te oto właśnie wyzwania, a na koniec powiem wam, jak wykonać wyzwania Aquamana, za które otrzymamy jego plecak. Zaczynajmy! Chcecie zobaczyć magiczną sztuczkę? Jeśli na ry zostawicie łapkę w górę, to Luni zamieni się w dywan. Uwaga! 3, 4, zbierz latające kręgi w przyjemnym parku, to powtórka wyzwania z poprzedniego tygodnia, ale w nowej lokacji. A więc, latające kręgi w tej miejscówce znajdziecie w zasadzie wokół tej miejscówki i bardzo łatwo jest je zebrać dzięki tyrolkom, łączącym tą miejscówkę i kręgi. Pierwszy krąg lewituje nad turbiną wiatrową w dokładnie tym miejscu. Teraz użyjcie tyrolki w tą stronę. Na końcu na tej sąsiedniej turbinie jest kolejny krąg. Po raz kolejny użyjcie tyrolki w tym kierunku. Poprowadzi was ona do trzeciego kręgu. Chwilka biegu i jest kolejna tyrolka. Możecie jej użyć albo pobiec do czwartego kręgu. Czwarty jest nad zniszczoną turbiną. Dalej, następne wyzwanie brzmi następująco. Ukończ okrążenie na torze wyścigowym Masakry w motorówkach. Tor wyścigowy Masakry znajduje się na jeziorze przy gasnących gajach, pomiędzy wysepką z domkiem a zaporą wodną. Do tego wyzwania przyda wam się, a w sumie potrzebujecie koniecznie motorówki. Tutaj kilka ich jest. Aby to wyzwanie wykonać, należy ustawić na starcie, a następnie odczekać 15 sekund. I dopiero gdy wybije sekunda 0 i zapali się zielone światło, można wystartować. Jeśli wystartujecie za szybko, to nie odpali wam się nawet tor wyścigowy. Ukończenie toru polega na przepłynięciu przez wszystkie niebieskie kręgi. To nic trudnego, ale będę z wami szczery. Za pierwszym razem, gdy ten tor próbowałem ukończyć, to się nieco zmyliłem. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Za drugim razem skapnąłem się, że to wyzwanie jest po prostu nieco zepsute. Da się je wykonać, z łatwością. Ale z jakiegoś powodu niektóre kręgi nie znikają, gdy przez nie przepłyniemy. I pozostają aktywne, nawet gdy ukończymy już cały tor. Miejcie to na uwadze, bo mnie to nieco zmyliło. Za pierwszym podejściem. Kolejne wyzwanie polega na tańczeniu 10 sekund przed kamerą w Potnych Piaskach. Na pomoście w Potnych Piaskach stoi ogromna kamera z podłogą do tańca. Dokładnie tutaj. Wystarczy wykonać dowolną emotkę przez 10 sekund. Proste. To w sumie tyle z wyzwań misji czwartego tygodnia, o których chciałem wspomnieć. Teraz rzućmy okiem na wyzwanie Aquamana. Ukończ czasówkę pływacką w paskudnej przystani. To bardzo proste wyzwanie. W miejscu, gdzie kiedyś była i w przyszłości będzie paskudna przystań, gdy poziom wody opadnie, pojawi się niebieski hologram Stobera. Po użyciu go odpali wam się tor, który trzeba będzie ukończyć, przepływając przez wszystkie niebieskie znaczniki. Nie potrzeba wam nawet motorówki. Ale teraz widzicie przykład tego, jak to będzie wyglądać na nagraniu ze starego, ale takiego samego wyzwania. A oto jeszcze raz dokładna lokacja stopera do wyzwania Aquamana. Za wykonanie tego wyzwania otrzymacie muszlę Aquamana jako plecak. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!